zapytamy pana trenera Ursusa, jak pan trener, kto widział ocenę meczu, pan Michał Taras. No wynik trochę duży, co tu dużo mówić. No, bardzo duży. No, osobiście sam nie przegrałem tyle. Myślę, że każdy mecz widział tak samo jak i ja. Duża przewaga drużyny broni w każdym elemencie. Kolokwialnie mówiąc, nie dojechaliśmy na ten mecz. No wiadomo, że można mecz przegrać 2-3, 4-0, no ale wynik 9 jest to wynik kosmiczny. Ciężko cokolwiek powiedzieć pozytywnego. Myślę, że bardzo mocno musimy pracować dalej, żeby mecze takie się więcej nie zdarzały. No za tydzień można powiedzieć, że będzie rewanż. No, zobaczymy, czy będzie rewanż. Na pewno będzie ponowne spotkanie. Do rewanżu myślę, że może być daleko. Dziękuję. Dziękuję. Panie trenerze, wynik duży, gra bardzo dobra. Co dalej? Witam. Nie podchodzimy do wyniku gdzieś w ten sposób, przez pryzmat tych bramek. Oczywiście cieszy, że drużyna zdobywa, kreuje te sytuacje, ale też spodziewaliśmy się dzisiaj, że przeciwnik mimo wszystko przyjedzie troszeczkę w składzie takim, który po prostu no ten wynik będzie tak układał. Podejrzewam, że w ich sytuacji liga jest na pierwszym miejscu i ten cel gdzieś na pewno będzie im przyświecał. No tak mówię, no nie chcę się tutaj rozwodzić, bo mówię, no jeżeli wygramy za tydzień, gdzie pewnie Ursus przyjedzie i w innym ustawieniu, i w innym składzie personalnym, jeżeli wygramy, mówię, tam mówię, wtedy dopiszemy 3 punkty, to tak mówię, będzie można to gdzieś świętować, ale na pewno wyciągną sobie gdzieś tam konsekwencje i ten następny mecz za tydzień nie będzie już taki jak dzisiaj. No ale tam mówię, no mimo wszystko mój debiut tu na Narutowicza, tak jak trener powiedział, że nie przegrał, to ja chyba nie wygrałem tyle chyba jako trener, no ale mówię, no takie są sytuacje czasami, pewnie trener w drugą stronę jakby miał taką samą sytuację jak ja, to też by chciał to potraktować w formie budowania gry ofensywnej, kreowania sytuacji. No ale tak jak mówię, to już za nami i szykujemy się do sobotnich potyczek. Zapytam o mecz z Mławą w sobotę, bo podejrzewam, że będzie to zupełnie inny mecz, ale czy ten dzisiejszy pucharowy to był taki dobry prognostyk, jeśli chodzi o skuteczność? Znaczy, ja bym chciał, żebyśmy w każdym meczu stwarzali sytuację. Podejrzewam, że sobotni przeciwnik no, postawi troszeczkę te, z racji nawet no, tabeli. No, no, Mława jest druga w tabeli i gdzieś tam jest na fali. Tak więc no, tutaj będzie zupełnie inne granie. Dlatego no, chciałbym, żebyśmy to, co budowaliśmy przez 3 miesiące, potwierdzali na boisku, no, ale mówię, to determinuje przeciwnik, który po prostu pozwala lub nie pozwala na zdobywanie bramek. Tak więc domyślam się, że no, po prostu czeka nas w sobotę ciężki mecz, a tam ja się dzisiaj cieszę, że padły bramki i przede wszystkim nie ma żadnych urazów.